Dzień dobry wszystkim, tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Mam nadzieję, że sobota wam dobrze mija, jednak liczę na to, że po tym filmie będzie jeszcze lepiej. No słuchajcie, przejdziemy po elitę. Na razie jest po prostu okej. Niestety rozpocząłem gorzej niż w zeszłym tygodniu, ponieważ przegrałem 3 mecze. Przegrałem 3 mecze w pierwszych 9 meczach, czyli tak jest. Miałem bilans 6-9, akurat przed tym spotkaniem już 6-3. No to już jest mecz, który zagrałem dzisiaj, po prostu wczoraj. Najwyraźniej nie miałem najlepszej formy, ale jeśli chodzi o mecze dzisiaj, to rozpocząłem już dobrze. Pierwszego spotkania wam nie pokazałem, prawdę mówiąc nie wiem dlaczego, ale najważniejsze jest to, że wygrałem tutaj po prostu dosyć fajnie. Już zacząłem czuć grę. Jak widzicie, Neymar jest. Neymara nie sprzedałem i nie podoba mi się to, że wielu z was myśli, że ja go sprzedam po 2 odcinkach. Gdy ja mówię, że już mam zamiar budować wokół niego skład, to taka jest prawda. Tutaj akurat rage quit w 36 minucie, więc to był bardzo miły początek, ale naprawdę, Neymar, on ma być naszym liderem. Pewnie za jakiś czas dołączy do niego Mbappe, zobaczymy. Jednak w następnym spotkaniu, no zobaczcie, jaka ciekawa drużyna. Tylko ten Nesta i ciekawe, Nesta, Schmeichel, Guardiola. A da się wziąć aż 3 karty za słapy? Chyba, jeśli tak, to chyba te 3 najgorsze najwyraźniej. No nie wiem, ważne jest to, że w 8 minucie Neymar zdobywa dla nas pierwszą bramkę w tym spotkaniu. I wiecie co, to było dziwne spotkanie. Przepraszam za powtórzenie, ponieważ rywal grał dobrze. Rywal grał naprawdę dobrze, jednak no najwyraźniej grałem lepiej. Ale nie, no naprawdę rozgrywał piłkę, kontrolował ją, tylko ja, nie wiem, byłem bardziej skłonny do ataku. Kolejny raz Neymar zabawił się z obroną przeciwnika. Fajna wymiana podań z Salahem wcześniej i już 2-0 w 15 minucie. Długo nie czekałem na kolejną akcję bramkową. Podanie prostopadłe do Benedera, ten w polu karnym do Rasha. Ian Rush, prosty dragback, wykończenie przy słupku. Dla niego to jest klasyka i już w 17 minucie spotkania prowadziłem 3-0. No ja byłem w szoku, bo po tym jak rywal rozpoczął to spotkanie przez podania, w ogóle dribbling, to ja byłem przekonany, że to będą ciężary, a tak nie było. Dosyć pewnie wkroczyłem w to spotkanie, jednak niestety tutaj nie ma co mówić o mojej defensywie, po prostu nie ma co mówić. Ja sobie podliczyłem stracone bramki po pierwszych 13 spotkaniach w tym Food Champions i w poprzednim i straciłem 2 razy więcej goli, ponad 20 niż tydzień temu. To jest nieprawdopodobne, to jest przerażające, ale no co ja mogę powiedzieć, coś jest ze mną nie tak. Nie obwiniam swoich obrońców, bo po prostu nie mogę, ale muszę się ogarnąć, muszę się po prostu ogarnąć. Patrz, nic nie zmieniał w obronie, więc to wszystko siedzi w mojej głowie, w moich umiejętnościach. W czym? No właśnie, to jest dobre pytanie. Rywal coś tam jeszcze strzelił, ale tutaj mnie zaczął uciszać. Ja to widziałem, mimo że trwało kilka sekund. To ja to zapamiętałem, dlatego też stwierdziłem, że już na po prostu chciałem jeszcze dołożyć coś od siebie. Tutaj przypadkowo mi się oczywiście nacisnęło, jednak z niechęcią grałem to spotkanie do samego końca, ponieważ gdy prowadzi się 3-0 w 17 minucie, to tak kurczę, no naprawdę takie szybkie zwycięstwo, ale gość walczył do końca. Walczył, ale no nie wywalczył nic. Neymar, 3 bramki, 3 asysty, w ogóle statystyki tego meczu były cudowne. Zaraz je zobaczycie, bo słuchajcie, wygrałem 5-3. Oddałem 5 strzałów w tym meczu. Te wszystkie strzały były celne i te wszystkie strzały to były bramki, więc skuteczność przede wszystkim. Zanim jednak przejdziemy do kolejnego spotkania, mały przerywnik. Pragnę wam jeszcze przypomnieć, że nadal możecie wygrać wyjazd na El Clasico w Madrycie razem ze mną oraz Lachem w loterii organizowanej przez Nivea Men. Wystarczy, że kupicie dowolny produkt oznakowany jako Nivea Men, zachowacie paragon, zarejestrujecie go na stronie niveamen.pl. Wygląda ona tak, widzicie ją na własne oczy, w tym momencie rejestrujecie paragon wypełniając wszystkie dane. Następnie bierzecie udział w loterii i zgarniacie fajne nagrody. Najbliższe losowanie nagród głównych ma miejsce 7 stycznia. Mam nadzieję, że któraś z tych nagród trafi do was. W razie czego, jeśli wygra ktoś z was, to zapraszam na pizzę. Tak tylko mówię, znam kilka dobrych miejsc w Madrycie. A my przechodzimy do kolejnego spotkania. Gdy widzę Insigne i Mertensa, to nadal się trochę boję. Mimo że to nie są już karty aż tak często spotykane, tak jednak wiem, co oni potrafią. To są tacy zwinni gracze, którzy no tu się pojawiają prosto znikąd i potrafią szybko strzelić, przedryblować moich obrońców. Ale wiecie co, zaczęło mi coś nie grać. Ja doszedłem do wniosku, że za mało widzę na boisku i uwaga, teraz nie przestraszcie się, zmieniłem kamerę. Zmieniłem ustawienia kamery. Po kilku latach stwierdziłem, że czas na zmiany, bo wczoraj, gdy grałem u Uniteda, to doszedłem do wniosku, że trochę lepiej gra mi się na telewizyjnej 3, a więc dum, dum, dum.
inne pochylenie, ale widzę więcej i to mam wrażenie, że naprawdę pomaga w grze, ponieważ często tak naprawdę podaję na ślepo i jak widzicie, zmiana kamery i od razu bramka i Jan Rush na 1-0, tam jeszcze musiałem to lekko skorygować, bo wydawało mi się, że jest troszeczkę za krzywo, jednak ponownie fatalnie się zachowuje w tej obronie i ja po prostu robię korytarze mojemu rywalowi, a przeciwnik, który jest ogarnięty, to z łatwością to wykorzysta i tak też było w tym spotkaniu. No, strzelił pierwszego gola i najgorsze jest to, że tutaj znów no Insigne, podanie do Nainggolana, Mertens za późno, postanowiłem przełączyć się na Van Dijk'a, miał mnóstwo miejsca, no i 2-1 dla mojego przeciwnika, ale ja naprawdę czułem, że to jest spotkanie, które jestem w stanie wygrać, ponieważ mimo tego, że przegrywałem, to wiedziałem, że mam to coś, co może pomóc mi pokonać przeciwnika. Tutaj fajne ruchy Ben Yedderem i gra kompletnie nie zanotowała mojego strzału. Chciałem strzelić z pierwszej piłki Neymarem, no niestety nie doszło do tego strzału, skończyło się jeszcze na jakimś faulu na Varanie, no skąd? Dlaczego? Nie mam pojęcia. Nieważne. Druga połowa spotkania, podanie po ziemi. Van Dijk nie nadążył za Mertensem i naprawdę miałem dużo szczęścia, że to nie zakończyło się golem. Na boisku pojawił się Trossard, który prawie że zanotował asystę, no ale niestety, no nie było tego gola. Ter Stegen broni. Kolejna sytuacja. Już tak zacząłem strzelać trochę na odwal, ponieważ nie byłem w stanie pokonać tego potężnego Niemca. Tutaj na szczęście Alan marnuje dogodną sytuację. Gdyby trafił w tym momencie, byłoby już po meczu, bo 20 minut do końca nie miałbym szans na odrobienie strat. A tak to Trossard do Neymara. Neymar w polu karnym, zabawa z Varanem i cyk, technicznie, no słupek, ale na szczęście ten, który zainicjował tę akcję, trafia do siatki. Nawaliła obrona przeciwnika, ponieważ no, byłem przekonany, że Leonardo, nieważne, był na spalonym, a on idealnie się ustawił z obrońcą i dobił na pustą bramkę. Ostatnie minuty tego meczu, Salah do Neymara i ja zastanawiam się, czy Ter Stegen sam się tak dobrze ustawiał, czy rywal nim przesuwał, bo naprawdę, no gdybym tam jeszcze zrobił dragbacka, to wiem, ale już ja nie potrafię jeszcze aż tak szybko myśleć. To jest coś, nad czym nadal pracuję, ale były te sytuacje w ostatnich sekundach, by zakończyć to w 90 minutach, ale się nie udało. Doszło do dogrywki, gdzie Trossard, dogodna sytuacja, zamiast podać do Ben Yedera, ja postanowiłem strzelić, ale miałem znów mnóstwo szczęścia, Ben Yedder dobija na pustą i w 96 minucie mamy wreszcie prowadzenie, a tutaj to już nie wiem, co rywal zrobił, właściwie nic nie zrobił, przepuścił mnie, boom, Neymar to kończy, 4-2, rage quit i jakimś cudem to wygrałem. Ale słuchajcie, trzeba też zagrać chociaż jedno spotkanie na żywo, żeby pokazać, że ja tak naprawdę gram nie do manu. On za daleko mieszka, to byłoby uciążliwe, żeby przyjeżdżał do mnie tak co tydzień, choć raz na... Nie, z Dominikiem nie widziałem się bardzo długo, trzeba to zmienić. Pozdrawiam cię gorąco. Przygotowałem paczkę z rzadkim piłkarzem UEFA Champions League, szybkie SBC związane z tym, że mamy te nowe karty Team of the Group Stage Champions League, ale tu nawet nie ma ekranów, więc nie ma sensu tego oglądać, a wielka szkoda, czyli co, trafiam pewnie kogoś ocenionego, no o matko, co to jest? Nie było warto robić tego SBC, ja tam z 5000 wydałem, a więc nie narzekajmy, po prostu przejdźmy do Foot Champions, wygrajmy jedno spotkanie. No muszę wam pokazać, że mimo tego, że mam 3 porażki, no ale czekajcie, ja mam już 9 zwycięstw chyba, już, nieważne, no... Ja zrobię z tego 18-3, nie no, to jest masakra, ja tydzień temu miałem właśnie bilans 18-3, jak do tego doszło, nie wiem. O. Pierwszy raz gram przeciwko Ronaldo Nazario 94. Grałem przeciwko jego wersji... Nie, ta karta to jest cheat code. Ona kosztuje 7 milionów. To nawet nie trzeba być wybitnym graczem, by nią zdobywać bramki. Wystarczy nacisnąć strzał i tyle. Modlę się, naprawdę modlę się, by rywal nie potrafił grać. Już się trochę przyzwyczaiłem do tych nowych ustawień kamery, no jednak widać znacznie więcej. I prawdę mówiąc, nie wiem czemu dopiero teraz postanowiłem się na to przesiąść. Teraz to tym bardziej muszę być skupiony w defensywie. No już próba asysty. Choć prawdę mówiąc myślałem, że on będzie stamtąd strzelał. Neymar, pierwsza sytuacja w tym meczu, uderzenie. Po co komu Ronaldo, cudowny start tego spotkania. 6 minuta meczu, 1-0. Ja muszę pamiętać o... 1-0. Muszę pamiętać o tym, że to jest Neymar. Że on jednak nie bez powodu kosztuje ten milion monet, że on potrafi więcej niż inni. Ale skąd on wziął 7 milionów na te karty? Ja nie będę zdziwiony, jeśli po prostu trafił go w jakiejś paczce, może niewymiennej, a może wymiennej i po prostu go testuje teraz. No zobaczymy, ale prawda jest taka, że on jak nie strzeli gola Ronaldo, to powinni mu zabrać tę kartę. Zobaczmy, lewa noga, super Alisson. Javier Zanetti, czy on u niego gra w środku pola? Tak to by wyglądało. No, na pewno nie gra na prawej obronie z tego, co widzę. Ronaldo. Co zrobi Brazylijczyk? No tutaj aż się prosi o finezję z lewej nogi, ale to było przewidywalne. O Jezu, bez sensu, Damian.
Znaczy na razie to wygląda jakby grał Ben Yedderem na lewej obronie, ale to jest po prostu formacja 3-5-2 z tego co widzę. A więc szybkie kontry i jazda. Kurczę, no dosyć przewidywalnie się zachowuje tym Ronaldo. Fabinho po raz kolejny dobra interwencja i już mamy mnóstwo miejsca na kontrę. Neymar, ale za wolno gramy. Jan Rasz, ach. Ale proszę, Salah wygrał z Sissoko, niespodzianka. I już Ben Yedder, Ben Yedder. Varane zamulił, Wissam Ben Yedder, okej, okay, mogę podać do tyłu, jest mnóstwo czasu, mnóstwo miejsca, na spokojnie. To jest akcja bramkowa, ja to czuję. Musimy trochę podtrzymać tę piłkę, no naprawdę ta kamera pozwala mi bardziej dopracować moje podania, moje rozgrywanie. Aj, Neymar za daleko od... Doceniam wolę walki. I błąd rywala prawie. Jest błąd. Ben Yedder. Nie no, rywal coś nie ogarnia, może dopiero się obudził i powiedziałem to w momencie złego podania, cudownie. Okej, okay, dosyć łatwo, Neymar. Taniec, podanie do środka, dwa. Sorry, ale Ter Stegen, to jest przesada. Ben Yedder, Neymar. Tam były faule, tam były same faule, jednak takiej interwencji jeszcze nie widziałem w tym roku. Sorry, to musi być, to po prostu musi być 2-0, dlatego też ja tak często ostatnio podaję na pustaka, bo ja wiem, że gdy gram przeciwko Ter Stegenowi, to czasami po prostu nie da się mu strzelić. No i Kante, kurde, no najgorsze jest to, że widziałem, że już zaczął grać Mendim i chciałem właśnie to wykorzystać, że Salah ma tam mnóstwo miejsca, Ronaldo nie ma. No i zobaczmy, tyle miejsca tutaj jest i Ben Yedder. Jego takim na stówę to jest 3-5-2. Salah, już le... Rush? 2-0, jednak ja nie wiem co się tam stało z Salahem. Super wykończenie Iana Rasza. No i słuchajcie, mimo że ja go przeważnie zdejmuję na drugą połowę, tak jednak on w tych, to jest już 14 spotkanie, które grałem w tej lidze weekendowej, to on w tych 14 meczach ma chyba już 11 goli zdobytych. I przez to, że są to gole zdobyte przeważnie w pierwszej połowie, to jednak uznaję, że jest nadal dobrym napastnikiem. Zdobywa ważne gole, to się liczy, to się liczy. Kante, to jest niesamowite, ile ja mam tutaj miejsca. Ian Rush 3-0. Rush 2, Ronaldo 0. No może mam mniejsze posiadanie piłki, ale chociaż z 3... Zagramy jeszcze jeden mecz, ale... Nie no, to jest masakra. Mieć Ronaldo. Co to w ogóle było? Neymar na napadzie, Ben Yedder na... Sissoko na prawej obronie. Gościu pijany ewidentnie, no sorry, ale... Mam nadzieję, że jej mu zabierze te karty. W ramach małego przerywnika postanowiłem zrobić wyzwanie Manchester City, Manchester United. Na szczęście Maty, jak i tego Garcia City miałem w zespole. Cyk, lecimy i mam nadzieję, że się opłacało, że tutaj trafimy coś fajnego. Wiecie co, nie pogardziłbym tym nowym Lewandowskim. 6 rzadkich kart, ale no nie wiadomo czy wszystkie złote, bo mogą być i srebrni gracze. Przekonajmy się, są ekrany, czy będzie niebieska flara? Ach, czyli coś zwykłego, to jest Inform Cornet z Olympique Lyon, czyli zarabiam 10 tysięcy. Wydaje mi się, że było warto, głównie ze względu na to, że właśnie ten środkowy obrońca City był niewymienny. Okej, było warto, a może jeszcze coś ciekawego w środeczku, zobaczmy. Kovacic, to niezbyt, nie tego szukałem. Dobra, wbijmy srebro 1. No, drużyna wygląda na taką... zwykłą. Ale jestem pewien, że dobry gracz by mnie nią zniszczył. Pewnie Mares tutaj na Eśpo, tak jak ja wam sugerowałem często. No mam jednak nadzieję, że on nie jest taki dobry na Eśpo, jak mówiłem. Wiecie co, no pewnie to siedzi w głowie, ale mam wrażenie, że te mecze o rangę, mimo że to jest no dopiero srebro jeden, to w tych meczach dzieją się rzeczy, które nawet największym ekspertom piłkarskim się nie śniły. Serio, zawsze te mecze są jakieś podejrzane. Czy to jest na pewno mecz o rangę? Może mi coś źle się pokazało, bo gdy jest mecz o rangę, to jest konfetti na boisku przy bramce. No nieważne, ważne by wygrać. Sprawdziłem, 13 meczów za mną to jest mecz 14. Mam 10 zwycięstw, czyli mecz o 11 zwycięstwo, więc... Prawdę mówiąc nie wiem o co jest to spotkanie. Ważne by wygrać. Każdy mecz muszę wygrać. No i złe podanie. Leroy Sané, oczywiście jeden z najlepszych obrońców w historii futbolu, to przeciął. Aubameyang. Aj, za łatwo i teraz liczymy na Van Dijk'a. No i jest Eriksen, jest Alisson. Mares kontra Ben Yedder, okej, uciekliśmy, ale nie mam do kogo podać, no słuchajcie, muszę zrobić coś tak prostego. I teraz, o to chodziło, Neymar spalony. A raz by trafił? Pewnie by trafił, tak jest, ale no niestety ze spalonego to można, a właściwie nie można. Ale trochę jestem w szoku, bo z tego co widzę rywal jednak nie gra Maresem na SPO. No ale on nie gra dalej 4-5-1, nie wiem czym on gra. Raz, dobry dribbling, jest Neymar. Salah. Niestety fatalny wynik Salaha w tej lidze weekendowej, dwie bramki, ale on kreuje.
To się dla mnie bardzo liczy. Bez sensu, prosto w przeciwnika. I teraz Mo Salah. Już lewa noga. Ach, Alan się wrócił. To jest nadal dzika karta. Po zmianie kamery ja mam wrażenie, jakbym grał w trochę inną grę. No kurczę. Mogę bardziej tak przykładać się do podań. Podoba mi się to. Kante, Neymar z pierwszej. To jest brazylijska magia. Mamy 1-0. Jeszcze radość z kibicami. Coś cudownego. No strzały. Takie, wiecie co? Widzę, że jak się podaje taką podcinką, wiecie, naciskacie dwa razy trójkąt albo dwa razy X, w zależności od tego, jakie podanie chcecie zrobić, to te strzały z pierwszej piłki są silniejsze, skuteczniejsze. Takie odnoszę wrażenie, choć oczywiście no, ja strzelam Neymarem, piłkarzem z tej najwyższej półki, więc no, nie wiem, jakby to wychodziło kimś innym. Sprawdzimy później. No nie, Jan Rasz też tak trafiał, więc coś może być na rzeczy. Rasz, czyżby asysta, Neymar, Elastico uderza, Ben Yedder, 2-0, bez spalonego. No dużo szczęścia, taka typowa dobitka, więc nie celebrujemy tego, lecimy dalej. Początek drugiej części meczu i Alisson przesunięty broni. Trochę zaspałem, przepraszam najmocniej. Nie spodziewałem się, że rywal tak szybko znajdzie się pod moim polem karnym. Na boisku pojawił się Trossard, taka klasyczna zmiana, Ben Yedder przechodzi na napad, Rasz odpoczywa. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ian no, jednak ma już swoje lata, więc ciężko mu grać całe mecze. A teraz poczekajmy, bo może być 3-0. Szczęsny? O, Szczęsny na bramce. To przepraszam za te dwie bramki, Wojtek. Neymar. Kapitalnie, jeszcze Ben Yedder. No i to jest już gol. 3-0. Masakra. I czyżby kolejny rage quit? Ja nie wiem, co się dzieje w tym tygodniu. Wyobraźcie sobie, że to był mój 14 mecz, ale 7 rage quit. Cieszy mnie to. Bardzo mnie to cieszy. Tylko zobaczmy, dwie bramki Ben Yeddera, jedno Neymara. Słuchajcie, no ja oczywiście nie narzekam, bo im szybciej będę miał za sobą ligę weekendową, tym lepiej. Jednak cieszy mnie to, że to są naprawdę zasłużone zwycięstwa. I tak, to był mecz o rangę, więc nie wiem, czemu nie było konfetti. Może to dopiero zaczyna się od złotej rangi. Nieważne. Okej, 11-3 brzmi już trochę lepiej niż 6-3. Mam pasę aż 6 meczów bez porażki, z czego 4 zwycięstwa to aż rage quity. Więc jestem naprawdę z siebie zadowolony. Teraz, no chwila odpoczynku, wieczorem dogram kolejne spotkania do top 100, jeszcze trochę brakuje. Ale już zaczęło to wszystko klikać. Tak dobrze ze sobą to wszystko współgra. Trochę lepiej wydaje mi się, że jest w tej defensywie. No słuchajcie, 2 z rzędu zwycięstwa 3-0, czyste konta. To jest bardzo ważne. No jednak, mam kapitalny środek obrony i nie mogę tracić tyle goli. Jak tam Neymar ogółem? 20 meczów, 28 bramek, 11 asyst. Wydaje mi się, że spoko. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, życzę udanego weekendu. I jutro ponownie w takich godzinach, no wieczornych, popołudniowych, około 16-17, kolejny odcinek. Mam nadzieję, że już z bitym nawet Goldem 1. Pozdrawiam, cześć!